Pani doktor, dlaczego Moraczewski przede wszystkim? Moja przygoda z rodziną Moraczewskich rozpoczęła się od momentu spotkania z profesorem Pawłem Samusiem i takimi rozważaniami nad tematem pracy magisterskiej. Wówczas zdecydowałam się na napisanie życiorysu, opisanie życiorysu i działalności Zofii Moraczewskiej, czyli żony pierwszego premiera II Rzeczypospolitej, Zofii Moraczewskiej. I po skończeniu studiów magisterskich postanowiłam zająć się karierą męża. I wydawało mi się to jakby logiczne i bardzo interesujące. I w związku z tym powstała książka, powstała biografia Moraczewskiego do 1918 roku, dokładnie do momentu objęcia przez niego urzędu prezydenta Rady Ministrów, jak wówczas mówiono. Jeżeli chodzi o wspomnienia, tutaj jakby cała idea i pomysł został przedstawiony przez Krzysztofa Mirosława Smosarskiego, czyli męża wnuczki Jędrzeja Moraczewskiego, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Sulejówku przy ulicy 11 listopada stoi skromny domek, który należał do rodziny Moraczewskich i on po niekorzystnym okresie PRL-owskim został przez rodzinę odzyskany i odrestaurowany w miarę możliwości oczywiście finansowych. Rodzina, szczególnie pan Smosarski, kultywuje pamięć o Moraczewskich, podobnie jak cała społeczność Sulejówka. Tam to nazwisko i postać jest bardzo rozpoznawalna i ceniona. I właśnie podczas jednego ze spotkań w Izbie Pamięci Moraczewskich Krzysztof Smosarski zaproponował wydanie wspomnień Moraczewskiego. A nie jest to prosta sprawa, ponieważ pierwsza część, którą opracowuję, składa się z trzech tomów, a obejmuje okres od 1870 do 1907 roku. Jest też część druga, obejmująca lata 1933-39, składająca się z pięciu tomów. Wyobrażacie sobie Państwo, i wszystko zostało napisane przez Moraczewskiego w okresie II wojny światowej, w momencie, kiedy pozostawał w Sulejówku, w trudnej takiej wojennej rzeczywistości, pisał dziennik wydarzeń, ale także wspomnienia, o ile pozwalał na to czas, materiał przez niego zgromadzony, bogate archiwum przechowywane wówczas w domu, I zdrowie, ponieważ Moraczewski, zaczynając swoje dzieło, swojego życia, miał już blisko 70 lat. Pamiętniki, wspomnienia powstawały więc równocześnie z dziennikiem wydarzeń, który notabene też został wydany w zeszłym roku przez historyków wrocławskich. Bardzo polecam dzieło, jest niezwykłym źródłem opisującym trudną codzienność II wojny światowej. Dziękuję. To teraz chciałem zapytać pana profesora Rafała Kwedoruka o specyfikę tej biografii Moraczewskiego. Co jest takiego w tej biografii, co wyróżnia jakby tą postać na tle palety raz polityków II Rzeczypospolitej, a dwa też na tle polityków PPS-u, bo Moraczewski, wydaje mi się, ma pewne takie przymioty i ta jego biografia tak się układała. Znaczy, to nie jest typowa biografia działacza PPS-u, ma swoje zakręty. Jakby pan miał tak spróbować dokonać syntezy tej postaci, to co by to było? Szanowni Państwo, ja też chciałem rozpocząć od podziękowań autorce,
wydawnictwu i wszystkim osobom, instytucjom zaangażowanym w promocję prac na temat Jędrzeja Moraczewskiego, dlatego że nie jest prosto zajmować się kimś takim w Polsce, myślę, co najmniej z dwóch przyczyn. Pierwsza polega na tym, że Jędrzej Moraczewski przez niemal całe swoje dorosłe życie był socjalistą, bądź był z tym kręgiem związany. No a perypetie Ignacego Daszyńskiego przy okazji ostatniej rocznicy listopadowej pokazują, że no, dzisiejsza polityka bierze często górę nad rzetelną oceną przeszłości Polski. Po drugie wreszcie w kluczowym okresie swojego życia, a więc jak sądzę gdzieś do tego czasu, jak był ministrem. Jędrzej Moraczewski był tak po prostu działaczem partyjnym. My strasznie nie lubimy tego pojęcia, prawda? Absolutnie niesłusznie, ponieważ bardzo dużo osób niezwykle zasłużonych dla polskiej państwowości, dla demokracji i innych wartości, to byli po prostu działacze partyjni, dla których polityka była zawodem, którzy często nie pozostawili po sobie wielkiego dorobku teoretycznego, natomiast byli bardzo interesującymi i oddanymi sprawie publicystami. No to dotyczy nie tylko PPS-u, można by też wskazać inne formacje polityczne. I przyznam, kiedy mniej więcej między rokiem 2002 a rokiem 2010 pisałem pracę o syndykalistach, wśród których Jędrzej Moraczewski się znalazł, zresztą jest fragment odpowiedzi na pytanie o niestandardowość, to w zbiorach archiwalnych bądź poświęconych bezpośrednio Moraczewskiemu, bądź instytucjom i podmiotom, z którymi bywał związany po drodze, były albo wpisy sięgające lat 70., albo wpisy autora owej ostrołęckiej biografii. I bałem się, że to wszystko zniknie i stąd kolejna dekada przyniosła tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie. W przypadku Jędrzeja Moraczewskiego oczywiście można by szukać bardzo wiele oryginalnych aspektów. No, człowiek z Wielkopolski, który trafia do Galicji, prawda? Kto interesował się jakoś tym, powiedziałbym, lokalnymi antagonizmami w Polsce, to samo w sobie było rewolucyjne. Ale myślę tak, że pierwsza rzecz, czego sobie nie zdajemy sprawy, to jest jego wykształcenie. Otóż bardzo rzadko zdarzało się byłowym działaczem, a już zwłaszcza działaczem socjalistycznym, zostawał człowiek o wykształceniu ścisłym. To byli albo związkowcy o robotniczym pochodzeniu, a w różnych etapach, pewnie ostatnim takim był Tomasz Arciszewski, albo byli to ludzie, no powiedzielibyśmy, o humanistycznym wykształceniu, prawnicy, historycy, ekonomiści i tak dalej. A tu troszkę deus ex machina, pojawia się człowiek inaczej myślący, którego kariera pewnie rozwijałaby się poza polityką, ewentualnie szybciej na prawicy. No, w okresie międzywojennym w ogóle uczelnie były absolutnie prawicowe, prawda? A wszystko to, co związane z naukami ścisłymi, już absolutnie. I bardzo znamienne dla mnie było to, że inna postać spoza Polski, którą się bardzo interesowałem, która budziła niegdyś żywe zainteresowanie w Polsce, a dziś pies z kulawą nogą o niej nie pamięta, Francuz Georges Sorel, dziwny marksista, który postmortem budził zainteresowanie głównie faszystów, też był inżynierem. Choć jego droga do socjalizmu zaczęła się dużo, dużo później. I co w tym ciekawego? Otóż w tym, że środowisko, z którym Moraczewski związał się wtedy, kiedy rozstał się z Polską Partią Socjalistyczną, bo to już takie etapowe odchodzenie od PPS-u i z którym był... Ostatnie kontakty, przynajmniej takie, które ja widziałem w zasobach archiwalnych, dotyczyły początku II wojny światowej. To było właśnie środowisko hołdujące owym sorelowskim, syndykalistycznym poglądom, które w niektórych aspektach były dalece na lewo od PPS-u, socjaldemokracji i tak dalej, a w niektórych były wręcz na pograniczu prawicy. I to też bardzo ciekawe, że i tu inżynier, prawda, dochodzi do takiego miejsca. No myślę też, że wiele takich dramatycznych momentów w dziejach Moraczewskiego, no, w bogatej historii Polski, mimo wszystko było ewenementem. No, sytuacja z jego synem, prawda, w roku 1920. Notabene, kto dzisiaj pamięta, że jedynym posłem Rzeczpospolitej poległym na froncie w 1920 roku jako ochotnik był poseł Polskiej Partii Socjalistycznej z Łodzi Napiórkowski. Prawda? Przecież to powinna być postać, która powinna na sztandarach polskiej polityki historycznej w tej chwili
w tej chwili widnieć, a nie ci, którzy na przykład chcieli się odłączyć od państwa polskiego, gdyby bolszewicy zajęli Warszawę, a byli tacy na prawicy wtedy. Wreszcie także to, że Moraczewski jako człowiek, no nie chcę powiedzieć sędziwy, ale już średnio starszego pokolenia, zacytować klasyka, jednak zerwał ze swoim środowiskiem, a to środowisko sympatyków idei syndykalistycznych i związków zawodowych, w których się znalazł, to no, można by całe spotkanie poświęcić i trudno byłoby wyjaśnić, skąd oni się wzięli, jak biegła ich ewolucja, a ich poglądy, zaczerpnięte w olbrzymim stopniu z Francji i z Włoch, były tak ekscentryczne, tak odbiegające od wszystkich naszych dzisiejszych stereotypów. A tu wydawałoby się prostolinijny inżynier, prawda, nagle odnajduje się w jakimś dziwnym kłębowisku, w którym są byli narodowcy, zdeklarowani anarchiści, byli działacze PPS-u i Bóg wie kto jeszcze. To myślę też jest bardzo, bardzo ciekawe w przypadku tej postaci. No i wreszcie, gdybym tu miał znaleźć jakąś analogię, tak jak mówiłem o Sorelu, trudno było mi się oprzeć analogii dotyczącej Jana Józefa Lipskiego, który no, związał się z ruchem socjalistycznym, będąc dużo starszy niż czynił to Moraczewski, będąc jednocześnie człowiekiem bardzo silnie związanym z jednym z najważniejszych nurtów opozycji w Polsce. I w ostatnich trzech latach, czterech może swojego życia, Lipski, trochę tak jak Moraczewski, szczególnie po śmierci Piłsudskiego, nie mając żadnego interesu politycznego w tym, a wręcz przeciwnie, wskazując się być może świadomie na marginalizację polityczną, związał się też ze środowiskiem idącym trochę w poprzek, wbrew i bardzo krytycznym wobec tego, skąd sam się wywodził. I tu widzę bardzo mocną analogię z Moraczewskim, co myślę pokazuje głęboką ideowość Jędrzeja Moraczewskiego i tego, że jego wolty polityczne były stosunkowo niewielkie, łatwe do wyjaśnienia i nie oznaczały zgubienia tego, co w nich najważniejsze i najtrwalsze. On się do końca nawet, używając już takiej mocno antypartyjnej retoryki w kręgu syndykalistycznym, nigdy nie wypierał pamięci o ruchu socjalistycznym i uważał, że to jest fragment jego dziedzictwa. Dziękuję bardzo. Jeśli można, proszę. Chciałabym podkreślić, to znaczy odnieść się do słów pana profesora dotyczących tego środowiska, w którym znalazł się Moraczewski po odejściu z PPS-u. To była jedna z jego podstawowych cech, czyli taka zdolność do zawierania kompromisów z różnymi środowiskami. I to bardzo szczególnie było ważne w okresie I wojny światowej, kiedy po aresztowaniu Piłsudskiego stanął na czele obozu niepodległościowego i szukał drogi do tego, aby nawiązać porozumienie z jak najbardziej szerokimi warstwami społecznymi. Celem był nie socjalizm w odzyskanej ojczyźnie, tylko niepodległość tej ojczyzny. I chociaż był nazywany przez swoich przeciwników tępym socjalistycznym doktrynerem, to potrafił na różnych płaszczyznach porozumiewać się z przeciwnikami politycznymi, właśnie z przeciwnikami, których jego partyjni towarzysze, może partyjni towarzysze, zwalczali. Mam tutaj na myśli właśnie narodową demokrację i zwolenników Romana Dmowskiego. Niejedno próbował Moraczewski jako właśnie przywódca tego obozu niepodległościowego nawiązywać kontakty z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu i z innymi instytucjami opanowanymi przez prawicę. Był cel wyznaczony przez Piłsudskiego, czyli odzyskanie niepodległości. Nieważne były drogi, ważny był cel. I te kompromisy pomagały Moraczewskiemu w prowadzeniu polityki, ale też szkodziły. Szkodziły szczególnie wizerunkowo i zrażały do niego kolegów partyjnych czy też towarzyszy z PPS-u. Bardzo często zarzucano mu zbytnią uległość wobec przeciwników politycznych. Ale myślę, że zdolność do kompromisów i prowadzenia takich rozmów
poza właśnie oficjalną sceną były bardzo rozpoznawalną cechą tego polityka. Tu pan profesor Chwedoruk bardzo celnie użył tego sformułowania wolty i faktycznie w swojej biografii Moraczewski dokonuje wielu wolt i takich zmian, może nie o 180 stopni, ale znaczących i dla swojej biografii, i dla drogi politycznej. I tak zastanawiając się też, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zastanowiłem się, że chyba w zasadzie tylko w jednej rzeczy, w jednym stosunku do jednej postaci Jędrzej Moraczewski był stały, pomimo wielu wydarzeń, które mogły podważyć wiarę w tęże postać. Myślę tu oczywiście o Józefie Piłsudskim, bo wielu jego towarzyszy z PPS-u rozczarowało się do Piłsudskiego. W wielu dramatycznych, bezpośrednich dyskusjach mówiło mu non possumus, że wskaże Daszyńskiego i oczywiście prezydenta Wojciechowskiego. Moraczewski Piłsudskiego wierzy do końca. Wierzy chwilami, mam takie wrażenie, bardzo idealistycznie. I moje pytanie do państwa teraz jest, skąd to się brało? Może teraz jeszcze pani doktor. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Zastanawia mnie właśnie wiara w jednego człowieka, w jego ideologię. Być może, tutaj sobie pozwolę na taki drobny żart. Moraczewski był sąsiadem Piłsudskiego, to znaczy mieszkali w Sulejówku, dzieliła ich jedynie furtka. Co więcej, to właśnie z inicjatywy Zofii Moraczewskiej Aleksandra Piłsudska zainteresowała się dworkiem czy też domkiem w Sulejówku. Byli sąsiadami, znali się, najbliższymi sąsiadami. Być może Moraczewski był wprowadzony w różne zakulisowe działania Piłsudskiego. Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że do 1918 roku łączył ich jeden cel, odzyskanie niepodległości, następnie budowa nowoczesnego, demokratycznego państwa. Bo to, co osiągnięto w 1918 roku, w listopadzie, było właśnie pierwszym etapem budowy nowoczesnego europejskiego państwa z przyznaniem praw wszystkim obywatelom powyżej 21 roku życia i mam tu na myśli przede wszystkim kobiety z pragmatyką służbową, z odpowiednimi prawami dla robotników, ubezpieczeniami społecznymi itd., itd. To było ważne i to łączyło tych dwóch polityków. Legenda Piłsudskiego, czy też inaczej. W początkach I wojny światowej Moraczewski wstąpił do Legionów. Był człowiekiem o ugruntowanej pozycji społecznej. Był posłem parlamentu wiedeńskiego, znanym działaczem politycznym. Był człowiekiem, który Piłsudskiemu był potrzebny, to znaczy komendant potrzebował ludzi z doświadczeniem politycznym i takich, którzy potrafili, mówiąc krótko, załatwić pewne sprawy w kręgach politycznych. Więc wydaje mi się, że pozycja, z jakiej startował Moraczewski w 1914 roku, była znacznie wyższa niż pozycja Piłsudskiego. Jednak to się zmienia w okresie właśnie I wojny światowej. Chociaż Moraczewski był porucznikiem i później kapitanem Legionów Polskich, tak naprawdę na froncie nie przebywał zbyt długo. Był posłańcem Piłsudskiego, politycznym posłańcem Piłsudskiego, który robił w cudzysłowie politykę, realizował wytyczne Józefa Piłsudskiego na różnych frontach. I ten okres spowodował, że z takiego z partnera równorzędnego Moraczewski stał się raczej podwładnym Piłsudskiego i od tego momentu nie potrafię powiedzieć,
Co takiego się stało, że Moraczewski przejął, stał się takim fanem, wyznawcą Piłsudskiego? Nie potrafię, ja się bardzo często zastanawiałam nad tym fenomenem i nie tylko w przypadku Piłsudskiego, ale także innych wybitnych postaci, które stają się autorytetem dla wielu ludzi, nie wiedząc tak naprawdę, którzy ślepo ufają tymże politykom. To jest bardzo ważne pytanie badawcze, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć do końca. Dokonują tu pewnie to troszkę pewnej psychologizacji, ale ja uważam, że jakby historyk ma do tego absolutnie prawo, nawet stawiając jakieś hipotezy. Jaka jest hipoteza profesora Chwedoruka? Czy może zacznę tylko od jednego drobnego ad vocem. Otóż istotą ruchu, w którym Piłsudski, Moraczewski się znaleźli i tkwili, Piłsudski ostatni raz na posiedzeniu władz PPS-u był w czerwcu 2014 roku. Jak ja dzisiaj słyszę o socjalistycznych pasjach młodego Piłsudskiego, kurczę, był 21 lat w tej partii, a przez następne 15 był politycznym sojusznikiem. To jest prawie całe polityczne życie. Tylko ostatnie 7 lat to był moment, w którym rzeczywiście te drogi się rozeszły. Otóż niedoceniany w Polsce Karol Marx był fanatycznym polonofilem i on polskim rewolucjonistom zaszczepił ideę tego, że każde państwo, każdy naród powinien na drodze do socjalizmu zbudować wcześniej demokratyczne, kapitalistyczne państwo. No w Polsce, prawda, zajęto się pod rozbiorami, padło to na wyjątkowo żyzny grunt, prawda, było nowoczesnym, naukowym wyjaśnieniem tego, o czym wielu na przykład synów powstańców styczniowych myślało. Mówiąc w skrócie, socjalizm jest niemożliwy w Polsce bez zbudowania niepodległej państwowości polskiej i odwrotnie, Polska nigdy nie uzyska niepodległości, jeśli walczący niepodległość nie pozyskają ludu, i nie utrzyma się jako państwo, jeśli nie będzie państwem sprawiedliwym społecznie. I powiem więcej w kontekście wypowiedzi mojej znamienitej przedmówczyni. Polska nie tworzyła pod wieloma względami nowoczesnego europejskiego państwa, ale była awangardą. To znaczy równie demokratyczne ustawodawstwo oraz rozbudowane ustawodawstwo społeczne dotyczące ubezpieczeń społecznych, czasu pracy, swobody tworzenia związków zawodowych miały tylko Austria, Republika Weimarska, Łotwa. No Finlandia miała, ale za chwilę się pogrążyła w odmętach wojny domowej i nikt więcej. No nie zdajemy sobie sprawy ze skali rewolucyjności tego, co się w Polsce stało, nawet jeśli z praktyką egzekwowania wielu tych rzeczy potem było różnie. Natomiast co do tezy o związkach Piłsudskiego z Moraczewskim. Otóż po pierwsze, ja się sam czasem zastanawiam, czym się różni moje dzieciństwo od dzieciństwa dzisiaj młodych ludzi. Otóż ja zawsze byłem w jakiejś bandzie, ekipie, na osiedlu, w szkole, w klasie, podwórku. Oni dziś nie są. Oni są tylko w wirtualnych społecznościach, które realnie nie istnieją. Są w grupach celowych o sytuacyjnym charakterze, które tak szybko jak się pojawiają, tak znikają. I ja się świetnie bawiłem, czytając te wspomnienia, ponieważ tam są bardzo śmieszne rzeczy dotyczące dzieciństwa, tam bójki z żydowskimi dozorcami, prawda, i tak dalej. To się nadaje rzeczywiście także na ekranizację. To znaczy Moraczewski w ogóle był w społeczeństwie, gdzie każdy a priori był w jakiejś wspólnocie, nie tylko rodzinnej, prawda, ale też później z rówieśnikami, prawda, w jakichś quasi-konspiracyjnych strukturach na poziomie szkolnym. Bardzo ważna rzecz, która mi się tutaj nasuwa, jest związana z miejscem, w którym w olbrzymim stopniu to się dzieje. Otóż mało kto dziś zdaje sobie z tego sprawę, że jeśli spojrzymy na geografię wyborczą międzywojennej Polski, to partia Moraczewskiego wcale nie była silna w Zagłębiu Dąbrowskim czy Łodzi. Ona była potęgą w Krakowie i okolicach. Prawda? Robotnicze dzielnice Krakowa. Wsie wokół Krakowa, które dziś są inkorporowane przez to miasto. Pas niewielkich przemysłowych miast między Zagłębiem Dąbrowskim, Górnym Śląskiem a Krakowem, prawda, od Jaworzna po Libiąż, Bielsko-Biała z okolicami, tam gdzieś aż po Przemyśl, chociaż to od wschodu wygasało trochę, tam powstała subkultura socjalistyczna.
ze znanych postaci, była Adam Ciołkosz, Cyrankiewicz, prawda? Było to jedno z nielicznych miejsc, gdzie prócz tabunu robotników i rzemieślników ruch socjalistyczny miał poparcie też części bohemy artystycznej i inteligentów krajowców. Było absolutnie nie do pomyślenia w Warszawie czy w innych tego typu ośrodkach. Więc prócz tych wspólnot, których wcześniej Moraczewski się kształtował, prawda, rówieśniczej, wspólnot politycznych na niższym poziomie, też jakby bardzo szybko był w tej subkulturze, którą zasilili zaraz potem rewolucjoniści po 1907 roku, którzy trafiali z zaboru rosyjskiego. I chwilę potem jest już to, o czym pani doktor była uprzejma mówić, to znaczy pojawia się wspólnota Legionów, nawet jeśli nie było się długo na froncie. To ona łączyła w sposób ponadstandardowy i tam narodził się spontanicznie i oddolnie rzeczywiście mit Piłsudskiego. I niemal każdy, kto był w Legionach, poza kilkoma znanymi wrogami w stylu, nie wiem, Sikorski, prawda, Zagórski i tak dalej, tak, to wielu ludzi o różnych poglądach z tym się wiązało, a z tego też sobie nie zdajemy sprawy, że aparat polityczny pierwszej brygady to była PPS, prawda? Pierwszy komisariat niedoszłego rządu w Miechowie to byli Daszyński z towarzystwem, prawda? Więc to jest kolejna wspólnota, prawda? Po socjalistycznej, legionowo, trochę post-PPS-owska, w którą wchodzi Moraczewski. No później jest oczywiście rok 20, dramatyczne okoliczności osobiste i polityczne temu towarzyszące, więc ja byłbym zaskoczony, gdyby Moraczewski nie związał się tak silnie emocjonalnie z Piłsudskim. W większym stopniu powinniśmy chyba szukać jako wyjątków od reguły tych, którzy zdołali się jak Felix Perl, czy sam Daszyński, a to też dużo później, prawda, wyzwolić spod uroku towarzysza Ziuka. Więc to mnie absolutnie nie dziwi i chyba nie ma co mieć pretensji do Moraczewskiego. Bo kiedy przyszło co do czego, zachował się przyzwoicie. To on w Związku Zawodowych był jednym ze zwolenników bojkotu niedemokratycznych wyborów w 1935 roku, mimo że zdania wśród tych wielu fanatycznych właśnie Piłsudczyków były mocno podzielone. Dziękuję. A jeśli jeszcze taka ciekawostka. Szanowni Państwo, Moraczewski nie był z Piłsudskim na ty. Daszyński tak, ale Moraczewski nie. Chociaż byli sąsiadami, najbliższymi. Dobrze, szanowni Państwo, ja pozwolę sobie też tam może dwa zdania właśnie w tym temacie, dlatego że tak się akurat złożyło, że będzie teraz trochę autopromocji. Muzeum Historii Polski w 2017 roku wydało wspomnienia Daszyńskiego i pamiętniki Daszyńskiego i wspomnienia Wojciechowskiego. I też na tym tle strasznie interesujący jest ten pierwszy tom Moraczewskiego. Możemy te rzeczy zestawiać i porównywać, zwłaszcza Daszyńskiego, i no bo to jest ten sam okres, Kraków, Galicja, PPSD, parlamentaryzm, sznyt parlamentarny, który obydwaj zdobywają i potem go wykorzystują w II Rzeczpospolitej. I to jest strasznie ciekawe. Ja się zgadzam z profesorem Fedorukiem, że Legiony najbardziej spajają. I ci, którzy najbardziej byli zaangażowani jednak na froncie, a najbardziej był zaangażowany Moraczewski i w wojnie 20 roku, jest ta teza, że ta solidarność frontowa, świadomość przelanej krwi, utraconych towarzyszy spaja najsilniej. Oczywiście ideowość tak, ale te więzy, które są jakby wykraczają poza ideowość, one bardzo długo jakby są najmocniejszym spoiwem Piłsudczyków. I dlatego oni taką silną, zwartą grupą byli, a PPS się rozpada, czyli dzieli, są frakcje, podziały, no bo też PPS tworzył się z trzech zaborów, prawda? Jednak różnice między Galicją a Królestwem były znaczące i też to widać. Więc jakby to mnie nie dziwi, aczkolwiek to 1935 rok to już jest schyłek, Piłsudski umiera i wtedy jakby Moraczewski czuje się wyzwolony z takiej solidarności wobec marszałka i faktycznie formuje ostrą kontrę wobec obozu sanacyjnego już bez Piłsudskiego. Jakby tak, mam takie wrażenie, jakby wtedy to nie jest ciężar, tylko jakby wtedy czuje się bardziej moralnie, przyjacielsko, w porządku, żeby krytykować Piłsudczyków, bo marszałek już nie żyje. Na coś takie, Daszyński na ten przykład, no jednak ta słynna scena
kiedy jako marszałek Sejmu mówi non possumus Piłsudskiemu i w ostrych słowach dyskutują ze sobą, no to jest taka rzecz, która wydaje mi się, że u Moraczyńskiego by nie wystąpiła, gdyby był postawiony przed podobnym wyborem, a przecież był wicemarszałkiem Sejmu wielokrotnie. Że jeszcze wrócę do tego, jak państwo sądzicie, czy to jest właściwa moja hipoteza z kolei, bo to też psychologizacja w jakimś sensie, no bo nie zweryfikujemy tego źródłowo w zasadzie, pani doktor. Ja bym się zgodziła z tą tezą. Rzeczywiście jakby otworzył pan tutaj taki nowy kierunek, za którym można pójść. Rzeczywiście nie ma już Piłsudskiego, ale wcześniej wydaje mi się, że Moraczewski również występował przeciwko politykom z obozu rządzącego. Szczególnie jego wielkim antagonistą był Walery Sławek w tym okresie. I jego krytykował. Nigdy nie krytykował Piłsudskiego, ale ludzi związanych z obozem rządzącym tak. Ja się zupełnie zgadzam. Mówiąc to krótko, Piłsudski tak, wypaczenia nie. Myślę, że taka była linia Moraczewskiego. I Daszyński mimo wszystko, mimo że tak jak sobie żartowaliśmy, był na ty z Piłsudskim, był jednak krok dalej. Ja bym dodał do owej wspólnoty frontowej i innych osi scalających jeszcze jedną rzecz, która w polityce jest zupełnie oczywista, mianowicie wroga. Otóż tak tekst Moraczewskiego z lat 30., w których on, no właśnie tak wahając się między totalną opozycją, a konstruktywną opozycją wobec rządu Piłsudczyków, pisał, że w Polsce jest obóz propaństwowy, jest obóz antyrządowy, do którego zapewne zaliczał swoją dawną partię, ale jest też obóz antypaństwowy. I kogóż on widział w obozie antypaństwowym? No, oczywiście widział komunistów, prawda? No, to nie tyle się wiązało z ideologią, prawda? Bo fascynacja potęgą ekonomiczną ZSRR była powszechna akurat w latach 30. Wiązało się z geopolityką, prawda? I relacjami ZSRR. Otóż prócz komunistów miał na myśli, jak to napisał, skrajną część endecji. Znaczy, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo silne negatywne reakcje wywoływali narodowcy, którzy w latach 20. byli do 26 roku potęgą. Prawda? Dwukrotnie wygrali wybory sejmowe, nie mieli po prostu większości głosów i większości mandatów. I co jest kompletnie niezgodne z dzisiejszymi liberalnymi stereotypami na niwie historiografii, poparcie wyborcze dla endecji szło od środka struktury społecznej w górę. To nie była partia ciemnego ludu, to była partia elit społecznych. To była partia, jakbyśmy się powiedzieli, wielkiego biznesu, ziemiaństwa, inteligencji, klasy średniej. Geografia wyborcza jest tej materii nieubłagana. Z nią nie można dyskutować, prawda, bo znamy demografię, skład społeczny poszczególnych okręgów wyborczych. Jeden zresztą, to Giedroyć chyba powiedział, że w latach 20. tak naprawdę polska polityka dzieliła się na endeków i nieendeków. No, i to myślę było pierwszym intuicyjnym sposobem identyfikowania się politycznego i bardzo ciężko było potem jakby przełamać te podziały. No, a Moraczewski, który był i socjalistą, i Piłsudczykiem, no, miał głęboko demokratyczne przekonania, doświadczał jakby wokół siebie jako czynny jeszcze polityk, człowiek w sile wieku, wszystkich endeckich zamachów na demokrację, prawda, od stycznia roku 1919, prawda, przez 20, przez 22, 23 i tak dalej. I myślę, że to jest kolejna rzecz, która trzymała przy Piłsudskim i która powodowała, że nie wiem, choćby bohema artystyczna Warszawy krytykowała wszystkich polityków w Polsce z wyjątkiem Piłsudskiego, prawda, mimo że no, niekoniecznie wiele aspektów działalności Piłsudskiego było jeszcze powszechnie akceptowanych. Dziękuję. Szanowni państwo, to teraz przejdźmy do chyba tego okresu z życiorysu Moraczewskiego, tego krótkiego, ale ważnego. Mówię o tym okresie, kiedy Moraczewski jest premierem, no, w zasadzie pierwszym premierem II Rzeczpospolitej. To jest krótki okres.
I zawsze się tak podręcznikowo mówi, krótki, ale ważny, prawda? Że wydarzyły się tam rzeczy, które w jakimś sensie naznaczyły, nakierowały kształt budowy II Rzeczpospolitej. No nie mogę nie zapytać o dorobek tego rządu i wpierw panią doktor proszę o to. Prawa wyborcze dla kobiet, takie hasło, bardzo popularne w tym roku, w 2019 roku, mówimy tylko i wyłącznie o stuleciu odzyskania, przepraszam, nie odzyskania, uzyskania praw wyborczych przez kobiety. To jest rzeczywiście najważniejsze osiągnięcie, czyli ogłoszenie wyborów i tak jak już wspomniałam, położenie podwalin pod budowę nowoczesnego, demokratycznego państwa. Właśnie powszechne ubezpieczenia dla robotników, też o tym już mówiłam. Może panowie pomogą. 8-godzinny dzień pracy, tak, zdecydowanie. I to wszystko zostało przyjęte przez rząd Moraczewskiego, podobnie jak ta demokratyczna ordynacja wyborcza, chociaż wydaje się, że takie prace nad reformą wyborczą trwały już w Radzie Stanu i w rządzie powołanym przez Radę Regencyjną. Cóż można powiedzieć, że bardzo wiele tych dekretów, które były przygotowywane przez rządy powołane po 1917 roku w Królestwie Polskim, zostały wykorzystane przez rząd Moraczewskiego, ale też przez kolejne rządy. Ja myślę, że tutaj te dwa miesiące, niecałe dwa miesiące, miały bardzo duże znaczenie i to, co zostało wprowadzone przez ten rząd, nie mogło być przez kolejne rządy zabrane. Jak to mówiono wtedy, sześcioprzymiotnikowe prawo wyborcze, a ten szósty przymiotnik dotyczył właśnie prawa wyborczego dla kobiet, no w czym też byliśmy awangardą, prawda? Wiele państw, które byśmy o to nie posądzali, z Francją na czele, prawda, czekało wstrzemięźliwie. W tym sensie dodałbym, że to trio Daszyński, Piłsudski, właśnie Moraczewski, to nie tylko symbolicznie, ale i praktycznie ojcowie demokracji w Polsce. To absolutnie zgadzam się z moją przedmówczynią, że gdyby nie decyzje rządu Daszyńskiego i szybka ich implementacja przez rząd Moraczewskiego i naczelnika państwa, Polska bardzo szybko mogłaby podryfować w stronę jakiejś formy dyktatury. Notabene te wszystkie poszukiwania ustrojowe na prawo od socjalistów i ludowców były wizjami demokracji bardzo ograniczonej. I o tym warto pamiętać, to był jedyny nurt, no może obok ludowców, no zresztą po części też wyrastali z tego samego środowiska, prawda, w zaborze rosyjskim, który chciał pełnej demokracji, demokracji, która na dobrą sprawę istniała, ironią, w zasadzie tylko w Finlandii, która była częścią Rosji, prawda, gdzie carat na wiele rzeczy pozwolił. W Polsce niezwykle łatwo było zarejestrować partię polityczną, komitet wyborczy i tak dalej. To był pluralizm polityczny, rzadko kiedy spotykany, odzwierciedlała to potem frekwencja wyborcza. I stąd w zasadzie w każdym aspekcie, także tworzenie infrastruktury polityki społecznej, kwestia Ministerstwa Pracy, to są także zasługi tego rządu. Muszę państwu powiedzieć, że ja od 20 kilku lat mieszkam na obrzeżach Warszawy, ale niedaleko Sulejówka notabene. Ja już mnie zmroziło ileś miesięcy temu. Otóż istnieje prywatny, komercyjny podmiot edukacyjny, tworzący prywatne szkoły, noszący imię Zofii Jędrzeja Moraczewskich. Aż mnie zmroziło. No, człowiek, który wprowadził w Polsce bezpłatną edukację na równych prawach dla wszystkich, prawda, kończy jako patron. No to jest tak jak a propos Łodzi, prawda, wytwórnia tam koszy imienia Pruchnika, prawda, dziś pewnie Pruchnik jest kojarzony bardziej
z koszulami niż z wybitnym działaczem i znakomitym historykiem, prawda? I to pokazuje niestety to, że być może z perspektywy życia Moraczewskiego, jego osiągnięć, to czasy, w których żyjemy, niekoniecznie we wszystkim są postępem, a w wielu sprawach są po prostu regresem, prawda? Że to, no, Marks się mylił, historia nie jest liniowa, nie rozwija się ciągle do przodu, no ale zatacza takie koło, prawda? I być może za ileś czasu znów trzeba będzie w Polsce walczyć. Nie no, sześcioprzymiotnikowe prawo wyborcze to pewnie będzie, natomiast choćby o powszechną, bezpłatną edukację na równych prawach dla wszystkich. Ja jeszcze na kanwie gabinetu Moraczewskiego muszę zapytać o jedną rzecz, bo to jest oczywiście pytanie dlaczego, co by było. Wiemy, że i Piłsudskiemu, i Moraczewskiemu jednak bardzo zależało, żeby ten gabinet był jak najbardziej kompromisowy, żeby jak najbardziej włączyć jednak, jak to mówiono, umiarkowaną endecję, nieradykalną, to stwierdzenie pada. No jednak to się nie udało, tak? Jednak to się nie udało. Zapleczem było tylko wyzwolenie w zasadzie z działaczy niesocjalistycznych. Czy była jakaś szansa na poszerzenie tego spektrum i na dłuższe trwanie gabinetu Moraczewskiego? Czy, mówiąc za klasykiem, no tak się stało, więc tak być musiało i że tak powiem, Ignacy Jan Paderewski był niezbędny do poszerzenia tej bazy, chociaż też wiadomo, że nie poszerzył tak, na ile Piłsudskiemu wtedy zależało. Pani doktor. Ja myślę, że zarówno Piłsudski, jak i Moraczewski mieli świadomość, że powołany 18 listopada rząd ma charakter tymczasowy. Wydaje mi się, że było to dla nich oczywiste, a zgodzę się z tezą, że zamach na rząd Moraczewskiego z 4 na 5 stycznia 1919 roku dał pretekst Piłsudskiemu do odwołania tego rządu. Ważnym, istotnym elementem dla każdego państwa jest uznanie go na arenie międzynarodowej, a było wiadomym, że rząd socjalistyczny nie zostanie, państwo z rządem socjalistycznym nie zostanie uznane przez państwa europejskie. Jedynym ratunkiem był Ignacy Jan Paderewski, który zgodził się objąć urząd premiera. Panie profesorze, czy była szansa na przedłużenie tych rządów socjalistycznych mimo wszystko? No myślę, że niewielka. Gdyby termin wyborów był trochę bardziej opóźniony, to będę Moraczewski był też w wąskim gronie tych, którzy podjęli decyzję o stworzeniu rządu Daszyńskiego wcześniej. No. Ja również. Znaczy Rydz, prawda, to... na spotkaniu Śliwiński, Rydz, był też Moraczewski. Natomiast oczywiście zgadzam się z kontekstem międzynarodowym. Dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz. To znaczy rząd, na czele którego stoi ktoś, kto nie walczył po stronie Antanty w wojnie, którą ta Antanta wygrała, no, to musiało w polityce międzynarodowej rodzić perturbacje. Druga rzecz, no, zapewne socjaliści mieli rację. Ba, mieli nawet olbrzymie wpływy w niektórych właśnie przemysłowych ośrodkach Polski i tak dalej, ale nie mieli pieniędzy. Narodowcy poprzez Wielkopolskę, która nie była zdewastowana przez wojnę, czego się nie da powiedzieć o Galicji i zaborze rosyjskim, te pieniądze mieli. I to oni mogli dyktować warunki, prawda? Więc w tym sensie rzeczywiście ten rząd musiał być tymczasowym. I tak jego trwanie było na wskroś owocne, myślę, jak na możliwości polityczne, które miał w momencie swojego powstania. Natomiast Polska Partia Socjalistyczna i tak dalej jest pewnego rodzaju mitem. No, to znaczy wszyscy zainteresowani historią, że jakby w cieniu mitu potęgi tej partii. Otóż to rzeczywiście była potęga w sensie sprawnej struktury organizacyjnej, owej subkultury, prawda, bo wokół PPS-u było parędziesiąt różnych organizacji społecznych, od klubów sportowych, po Związek
prawników, prawda, i tak dalej. Ale w wymiarze wyborczym to była co najwyżej średniej wielkości partia. W 19 roku ona dostała bardzo przyzwoity wynik w Galicji, dająca 17%, no ale w Królestwie Polskim dawnym nie doszła nawet do 10%. No a w Wielkopolsce to lepiej nic nie mówić. Tam były, proszę Państwa, tylko pojedyncze powiaty, gdzie oni przekraczali poziom 3%. Tam gdzieś, gdzie kolejarze spoza Wielkopolski byli, prawda, to tylko tam. W szczycie swoich był w 28 roku, a więc wtedy, kiedy drogi z Piłsudskim się rozchodziły i kiedy szpagat Moraczewskiego, prawda, dobiegł kresu, dostali 13%. To był szczyt potęgi w ogóle lewicy w polskim społeczeństwie wówczas, więc w tym sensie rzeczywiście rząd Moraczewskiego osiągnął dużo więcej niż wskazywałaby to talia kart, jaką otrzymał do gry w tych specyficznych okolicznościach, prawda, Lublina i Warszawy w listopadzie 18 roku. Jeszcze chciałabym dodać, że w kraju również rząd Moraczewskiego nie był odbierany dobrze przez żadną ze stron, ani przez prawicę, ani przez lewicę. Wszyscy mieli do Moraczewskiego pretensje, i właśnie jedni za to, że jest zbyt prawicowy, inni za to, że jest zbyt lewicowy. I tak naprawdę wydaje mi się, że przyjęto rezygnację, odwołanie Moraczewskiego z funkcji premiera i dymisję rządu z ulgą jednak. Na pewno ucieszył się Moraczewski, bo mógł odpocząć i zająć się rodziną, którą sprowadził z Krakowa do Warszawy. Szanowni Państwo, rozmawiamy godzinę, więc wydaje mi się, że to już jest dobry moment, żeby Państwa włączyć do dyskusji. Ja tą część, no, pierwszą nazwijmy, zakończę takim cytatem z naszego bohatera Jędrzeja Moraczewskiego, który w 1918 roku w odezwie do legionistów, to jest na potwierdzenie też tego jego credo ideowego, ale za tym czai się pewna inna teza, o której jeszcze nie mówiliśmy, mówił następująco. Polska niepodległa musi dać chłopom ziemię, robotnikom warsztat pracy, inteligencji możliwość utrzymania. Musi złamać ustrój kapitalistyczny, zduszyć lichwę i wyzysk klasy nad klasą. Wtedy pryśnie fałsz, że Polska to powrót pańszczyzny, zatrumfuje prawda, że Polska to wolność polityczna, równość społeczna i braterstwo wyzwolonych ludów. Jak to sobie przeczytałem tak zupełnie bez tego całego anturażu i biografii, którą znamy u Moraczewskiego, no to tu jawi się Moraczewski jako twardy, radykalny, lewicowy polityk i myślę sobie, że on takim radykałem nie był, ale te jego słowa w 18 roku odegrały rolę w tym, że jednak nie powstały w Polsce Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, że wojna 20 roku zakończyła się tak, jak się zakończyła, a robotnicy wstępowali w szeregi Wojska Polskiego i walczyli za niepodległą Rzeczypospolitą. Ja bym tak ten cytat, tak bym go czytał, ale jeszcze chciałbym o komentarz, może teraz profesor Fedor właśnie. No, nic dodać, nic ująć, w tym sensie PPS chcąc nie chcąc wyprzedziła bolszewików. To tak naprawdę świadomość tego, do czego zmierza eksperyment w Rosji, zaczęła dojrzewać w PPS-ie dopiero w 18 roku. Na początku niezbyt wiedzieli, jak się do tego wszystkiego odnieść. I w istocie oferowanie polskim robotnikom przez agitatorów rodzącej się KPRP, czy potem agitatorów bezpośrednio bolszewickich, rzeczy, których nie ma w Rosji, a są już w Polsce, prawda? Bo to tak, jeśli chodzi na przykład o 8-godzinny dzień pracy wyglądało, no potwierdzało tę diagnozę. Do tego dajmy, że w roku 20 Moraczewski odgrywał pewną rolę, prawda, na czele Wydziału Wojskowego PPS-u. I kto dzisiaj pamięta o tym, że w 20 roku PPS formowała głównie związki zawodowe, ochotnicze jednostkę do obrony Warszawy, która zresztą się na ten front w końcu da. Notabene tak samo było we wrześniu roku 1939, kompletnie zapomniane epizody.
nie oddające ówczesnej złożoności. Natomiast ja myślę, że też z bolszewikami trochę przesadzamy, prawda? To znaczy ich wyprawa na Polskę była podjęta ad hoc, była kompletnie nieprzygotowana. Ich wiedza o polskim społeczeństwie, mimo że bardzo wielu polskich rewolucjonistów było bolszewikami, prawda? O tym też dzisiaj nie chcemy mówić. No niemiecki robotnik, jeszcze lepiej sytuowany niż polski, prawda? Jeszcze lepiej wyedukowany, bogatszy i tak dalej, na wszystko oczekiwał, tylko nie na kaganek wolności niesiony przez niepiśmiennego chłopa z Powąża, prawda? Więc oczywiście w tym sensie PPS odegrała istotną rolę, natomiast zagrożenie bolszewickie myślę, że było bardziej zagrożeniem klasycznym, militarnym, podporządkowania politycznego ziem polskich, aniżeli próbą eksportu jakiejkolwiek rewolucji na ziemię polskie, bo to kompletnie bolszewikom nie wyszło, a notabene największe problemy państwo polskie, nawiązując do tego, co mój przedmówca był uprzejmy zauważyć, miało raczej z chłopami i biernością wsi, prawda, której Polska często się kojarzyła ze szlachtą, aniżeli z samymi robotnikami, którzy bardzo często byli w kręgu idei niepodległościowych od dawna. Chciałabym się odnieść do słów, które pan doktor przeczytał. Moraczewski często uciekał się do tego rodzaju retoryki. Bardzo często, ale ze słowami rzadko szły czyny. Bardziej radykalny w słowach, w piśmie niż w czynach. Był zwolennikiem systemu parlamentarnego. To należy podkreślić, że PPS, socjaliści, międzywojenni byli zwolennikami zmian ustrojowych wprowadzanych systemem parlamentarnym. Bo my bardzo często zapominamy, szczególnie w okresie PRL-owskim i w tamtym czasie jakby utożsamiano socjalistów z II Rzeczypospolitej z komunistami. Ja bardzo, bardzo często muszę walczyć i uświadamiać społeczeństwu, że jednak komuniści, a socjaliści w II Rzeczypospolitej to są dwa odrębne pojęcia. I to trzeba podkreślić to, co powiedział pan profesor, że PPS i socjaliści spod znaku Daszyńskiego, Moraczewskiego zwalczali komunizm. Jeśli mogę tylko dodać, to powiedziałbym, że spośród głównych partii PPS była najbardziej antyrosyjską partią w międzywojniu. Traktowała bolszewików jako kontynuację caratu. No jak widzę dzisiaj fetowanie w Polsce posła do rosyjskiej Dumy, to dlaczego nie Wandą Wasilewską się zająć też może, prawda? Prawda? W tym czasie, kiedy na stokach Cytadeli, prawda, towarzysze między innymi Moraczewskiego ginęli, prawda? Iluś innych potem szkoliło się do walki zbrojnej z Rosją, ryzykując swoim życiem, a panowie z prawicy, prawda, w tym czasie jakby no kolaborowali z wówczas najgroźniejszym niewątpliwie z zaborców Polski. I to też jest taki paradoks historii, jeśli o to chodzi. Natomiast jedno jednak małe ad vocem. Rzeczywiście to PPS była zwolennikiem, tak jak powiedziałem, demokracji bardzo miękkiej. Nie było czegoś takiego jak lider Polskiej Partii Socjalistycznej. No, tam co pewien czas przewodniczący Rady Naczelnej się zmieniał. Nie było personalizacji tak silnej jak dzisiaj w polityce. Natomiast w ślad za Piłsudskim oraz w ślad za fascynacją światem anglosaskim, bo geopolitycznie lewica w Polsce była zorientowana na Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. To też jest taki rechot historii. Była fascynacja silną władzą wykonawczą pochodzącego z wyborów powszechnych prezydenta. To taki paradoks, że narodowcy, którzy z natury rzeczy byli bardziej sceptyczni wobec demokracji, w którymś momencie wbrew sobie zaczęli popierać, prawda, jako demokrację z mniejszą rolą silnej władzy wykonawczej. Moraczewski absolutnie nie płakał po ograniczeniu roli Sejmu po roku 30, wzmocnieniu prezydenta,
i ograniczeniu roli partii politycznych. I stąd między innymi fascynacja syndykalizmem, który od początku mówił, że partie polityczne to jest tylko taki wymysł burżujów, żeby rozbroić do reszty biednych robotników. Dziękuję. Szanowni Państwo, trochę przedłużyliśmy tym ostatnim pytaniem, ale zachęcam Państwa gorąco teraz do zadawania pytań, do komentarzy, przemyśleń na temat biografii Moraczewskiego. Ja zacząłem od tego, że Moraczewski jest obecnie postacią zapomnianą i być może jeszcze do tego wrócimy na koniec, ale teraz zachęcam Państwa do pytań. Bardzo dziękuję za te ciekawe różne spostrzeżenia. Ja jako historyk taki domorosły, czy interesujący się historią, wiele tutaj rzeczy takich może niecodziennych się dowiedziałem albo sobie odświeżyłem. Natomiast chciałbym zapytać o dwie rzeczy, o których na razie chyba jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, a mianowicie dotyczące właśnie tego okresu, o którym traktuje książka. Nie ukrywam, że po kryjomu troszkę podglądałem Wikipedię i tam bardzo zdawkowo jest powiedziane, że Moraczewski na początku zupełnie był przeciwny czy niechętny socjalizmowi. Co spowodowało, że on skierował się w tym kierunku właśnie jako młody człowiek? I drugie krótkie pytanie, czy coś z tego pierwszego okresu młodości, jak rozumiem, zakończonego orzenkiem, to jest chyba ta cezura, jakoś bardzo istotnie wpłynęło na Moraczewskiego, na jego dalszą działalność, czy to w Reichsracie, czy później już działalność publiczną polską po 18 roku? Dziękuję. Rzeczywiście mało mówiliśmy o samych wspomnieniach. One obejmują okres, pierwsza część obejmuje okres 1870-1907, a tom, który prezentujemy, obejmuje lata 1870-1896 i dotyczy dzieciństwa i młodości Jędrzeja Moraczewskiego, w którym opisuje lata młodzieńcze, dom rodzinny, szkołę, okres studencki oraz okres służby wojskowej w Wojsku Austriackim. I poprzez właśnie w tym okresie kształtuje się jego światopogląd dzięki środowisku, w którym przebywa. Wychowywał się we Lwowie, wraz z rodziną przeprowadził się do Wielkopolski do Galicji. Początkowo kilka lat spędził w Krakowie, ale najważniejsze lata swojej młodości jednak spędził we Lwowie. I tutaj spotykał się, ponieważ ojciec pracował w administracji publicznej, dzisiaj byśmy powiedzieli, na wysokim stanowisku, stał się jednym z przedstawicieli takiej inteligencji, miejscowej inteligencji i w związku z tym kontakty towarzyskie rodziny zadecydowały też o środowisku, w którym przebywał i wychowywał się Moraczewski. Byli to ludzie stanowiący elitę intelektualną ówczesnego Lwowa, dzieci profesorów Politechniki Lwowskiej, członkowie Towarzystwa Politechnicznego, profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego. Jednym z kolegów Moraczewskiego był właśnie syn Ksawery Goliskiego i najbliższymi sąsiadami byli Halerowie, późniejszy generał Józef Haller i jego bracia i siostry, bo Halerowie stanowili liczną rodzinę. I właśnie w tych wspomnieniach opisuje te piękne lata młodości i dysputy z przybywającymi na studia do Lwowa studentami rosyjskimi, którzy nieśli ze sobą nowe prądy, o których szczęśliwi żyjący w atmosferze autonomii galicyjskiej Polacy nie mieli takiej szerokiej wiedzy, jak ci przybyli zza kordonu, żyjący bardziej konspiracyjnie królewiacy. I o tym wspomina Moraczewski, że właśnie te prowadzone dyskusje, rozmowy, spory ideologiczne wpłynęły na jego światopogląd i spowodowały wybór takiej, a nie innej ścieżki, czyli wybór
socjalizmu. I bardzo pięknie o tym pisze w częściach poświęconych Politechnice Lwowskiej, na której spędził bardzo dużo czasu. Zanim przekażemy, już zaraz przekażemy następne pytanie, jeszcze może kontynuując ten wątek, bo rzeczywiście książka dotyczy tego wczesnego okresu w biografii Jędrzeja Moraczewskiego. Państwo jako specjaliści, znawcy źródeł, jeśli patrzycie na wspomnienia Moraczewskiego na tle innych źródeł z tej samej epoki, to jak się państwu jawi Moraczewski, narrator, ten, który opisuje rzeczywistość Lwowa, rzeczywistość Galicji w tym okresie autonomii, w tym okresie tak niezwykle ważnym dla tego miasta i dla tego środowiska. Czy potrafiliby państwo jakoś to jego wspomnienie z tego okresu jakoś tutaj nam ustawić? Jak on się nam plasuje? Czy to są wspomnienia, które państwa z jakiegoś powodu szczególnie urzekają? Czy znajdują państwo w nich jakieś nowe wątki, które się nie pojawiają w innych relacjach? Czy to jest po prostu taka typowa opowieść o drodze życiowej, którą się przeszło od czasów pacholęcych po czasy studenckie? Wydaje mi się, że jest nietypowa, dlatego że Moraczewski nie wspomina tam o sobie. Bardziej interesują właśnie go inni ludzie, czasy, obyczaje, zdarzenia, klimat XIX-wiecznego Lwowa. On pozostaje w cieniu, nie jest głównym bohaterem, jest jakby jego życiorys jest pretekstem do tego, aby opisać czasy, przede wszystkim czasy, rozrywki młodzieży, system szkolny, najważniejszych profesorów Politechniki Lwowskiej. I pan wspominał o Wikipedii. Wszyscy bohaterowie, których opisuje Moraczewski, znajdują się właśnie, ich życiorysy można poznać, korzystając z internetu, co znaczy, że są postaciami, które historia zapamiętała. A możemy zazdrościć Moraczewskiemu, że on z nimi stykał się na co dzień. Piękne wspomnienia dotyczące budowy kopca we Lwowie. I właśnie samego profesora Liskiego, który miał problemy z poruszaniem się, w związku z tym spotykano go zawsze w domu. Opisywał też powstańców styczniowych, którzy przybyli do Galicji w poszukiwaniu takiej wolności i w realizacji tych celów pracy u podstaw, ponieważ wtedy Galicja po 1864 roku, po zakończeniu powstania styczniowego i po uzyskaniu później, kilka lat później autonomii, stała się takim rajem dla powstańców, którzy jakby porzuciwszy ideę walki zbrojnej, skupili się na pracy u podstaw i realizowali ją we Lwowie. We Lwowie czy też w innych miastach Galicji, przede wszystkim wydaje mi się we Lwowie, nie tylko kultywując pamięć o powstaniu, ale też budując jakby administrację polską w Galicji, bo było można, w związku z tym należało poświęcić się rozwojowi narodu polskiego na innych możliwych polach. Moraczewski opisuje środowisko powstańców styczniowych tak liczne w XIX-wiecznym Lwowie. Podziwia ludzi i jakby ukazuje moim zdaniem tą drogę, jaką przebyli powstańcy, młodzi ludzie w gruncie rzeczy, którzy walczyli, a następnie ustatkowali się i pracowali na rzecz rozwoju może ziem polskich, może nie państwa polskiego, ale ziem polskich. Jednym słowem takie spojrzenie z zewnątrz. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby do wspomnień Moraczewskiego chciał się właśnie jeszcze odnieść i zaraz przekażę krótko mikrofon. W pełni zgadzając się z panią doktor, tylko powiem, zresztą badał wydaje mi się, ale ważny.
że te, wspomnienia, ten pierwszy tom jest kolejnym z takich kanonicznych argumentów pokazujących, jak ważną była Galicja dla rozwoju myśli, idei polskości pod zaborami, jak ona emanowała i budowała pewne postaci, w tym Moraczewskiego, jak ona ważną była i Lwów oczywiście tutaj czynnikiem, który kształtował myśl polityczną, teraz już abstrahując od socjalizmu, tylko w ogóle, bo tam można było, bo wychodziły gazety, bo dyskusje, bo kółka samokształceniowe, bo bratniak, etc., etc. I to miało absolutnie kluczowe znaczenie dla też klasy politycznej, późniejszej II Rzeczpospolitej. Więc jakby to jest, a poza tym te wspomnienia są napisane bardzo dobrze, w sensie, że dobrze się je czyta, Moraczewski jakby bardzo sugestywnie o tym opisuje, nie jest to ja, tylko jest jakby on jest tam tym jakby gdzieś tam za kotary i to jest bardzo dobre, żeby sobie uzmysłowić wagę zaboru austriackiego, że faktycznie tam można było wiele rzeczy zrobić i to emanowało na inne części ziem polskich. Powiem, że absolutnie nie podejmując się na serio oceniać formy przekazu, jako skromnego czytelnika moją uwagę zwróciła tylko detaliczność wielu opisów. Inżynier, ale jeden istotny fragment jego życia został opisany lakonicznie. Matura. Mhm. Tam to był wątek ściągania gdzieś, prawda, w tle. Natomiast takim, powiedziałbym, makrem w sumie historii społecznej, ten troszeczkę był banał. Znaczy wiele innych postaci moim zdaniem przeszło drogę jakoś tam podobną do Moraczewskiego, tak w sensie życiowym, ale również w sensie rekrutacji politycznej, przesiąkania w kręgach młodzieżowych, w końcu koncepcjami niepodległościowego socjalizmu, ponieważ one były stosunkowo spójne. Prawda? Tam się pojawia i anarchista Breiter w tle, prawda, i osoby, ta główny nurt Zetu, który był bliższy narodowcom. Więc to zwracam uwagę. Natomiast w istocie też zgadzam się, że ten tom wspomnień może być przyczynkiem do wzmacniania mitu galicyjskiej Arkadii. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że finałem tego wszystkiego było to, że koledzy Moraczewskiego z Poznań Józefa Piłsudskiego byli przez galicyjskich chłopów nienawidzeni. W latach 30., prawda, że wsie pod Sanokiem lotnictwo Wojska Polskiego bombardowało w czasie chłopskiego strajku i tak dalej. Więc myślę, że tak naprawdę ta Arkadia była troszeczkę trawnikiem pomarowanym na zielono. Prawda? I całe szczęście, że Austro-Węgry rozpadły się tak, jak się rozpadły, bo w innych okolicznościach jestem sobie w stanie wyobrazić powrót ducha Jakuba Szeli, prawda, w innych konfiguracjach i poważne problemy. Dziękuję. Ale tym niemniej to podkreślenie wagi tego pierwszego tomu, który sięga do no właśnie tego szczególnego miejsca, jakim na mapie ziem rozbiorowych w tym okresie zajmuje Lwów, jest tutaj niesłychanie istotne. Już przekazuję. Popularną postacią w historii polskiej. Może państwo by powiedzieli, z jakich powodów państwo postanowili wyróżnić go i spowodować, żeby stał się bardziej znany. To jedno pytanie i drugie, ten rząd Jędrzeja Moraczewskiego i ten, który był po nim, czyli Ignacego Paderewskiego, bardzo szybko te rządy upadły. Ktoś im przeszkodził po prostu w rządzeniu. Czy mogliby państwo powiedzieć, kto? Wydaje mi się, że Moraczewski zasługuje na to, aby przywrócić go pamięci społecznej. Dlaczego? Trudny okres PRL-u. Wspominał wielokrotnie o Moraczewskim. Nie ma podręcznika do historii, w którym to nazwisko by się nie znalazło. Dlaczego? Jest premierem pierwszego rządu socjalistycznego w II Rzeczypospolitej. Ale jakby wiedza ogólna na temat Moraczewskiego w tym momencie się kończy. I powodem zapomnienia tej postaci jest fakt, że był zwolennikiem Piłsudskiego i historiografowie w okresie PRL-u mieli dylemat. Piszemy o Moraczewskim, bo był pierwszym premierem rządu socjalistycznego, czy o nim zapominamy, bo był Piłsudczykiem. I wydaje mi się, że to drugie stanowisko jednak przeważyło. Po 1989 roku
można było jakby przywrócić postać pamięci. Pierwszą biografię polityczną premiera Moraczewskiego napisał historyk z Olsztyna Janusz Gołota. Moja biografia była druga. Następnie pojawiły się prace historyków z Wrocławia, prace też edytorskie, które umożliwiła bogata spuścizna archiwalna pozostawiona przez Moraczewskiego. On był świadomy wartości własnych materiałów jako źródeł historycznych. Jego archiwum było uporządkowane, znajdowało się w Sulejówku pod troskliwą opieką całej rodziny, Zofii, czyli żony Moraczewskiego, jego syna Adama, który z zawodu był historykiem i archiwistą. Po II wojnie światowej w pewnym momencie do Sulejówka przyjechały władze partyjne i przejęły całe archiwum. Trafiło ono do archiwum KC PZPR i tam pozostawało przez długi okres czasu. Teraz znajduje się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i można z niego swobodnie korzystać, ponieważ ta spuścizna była naprawdę bogata. Historycy w końcu w roku i w okresie, kiedy zbliżała się rocznica odzyskania niepodległości, zdecydowali się na wydanie tej spuścizny, która jest niezwykła i uporządkowana i sprawia historykowi przyjemność, czytanie i opracowywanie tego rodzaju źródeł. Czy mógłby pan przypomnieć drugie pytanie? Kto mu przeszkodził? Aha. Paderewski był artystą i tutaj jest główny problem. Nie miał umiejętności rządzenia czy też kierowania rządem. I dlatego jego rząd też jakoś jego rządy nie trwały długo. Sytuacja polityczna na ziemiach polskich i w Europie zadecydowała o tym, że rząd Moraczewskiego nie przetrwał. Nie wiem, czy... Odpowiadając na pierwsze pytanie, myślę, że problem Moraczewskiego polegał trochę na tym, że to ni to pies, ni wydra. Socjalista, ale w końcu zerwał z PPS-em. No Piłsudczyk, ale w końcu pokłócił się z Piłsudczykami. No. W efekcie żaden z głównych nurtów historiograficznych niezbyt mógł uczynić go swoim bohaterem. W latach 70. ukazała się znakomita monografia Związku Zawodowych Seweryna Eisnera, gdzie Moraczewski pojawiał się często. W jednej z relacji archiwalnych natknąłem się na ślad tego, że prawdopodobnie były problemy natury politycznej z wydaniem tego. No bo rzeczywiście trzeba było mieć olbrzymią wiedzę, żeby zrozumieć, o co tam w ogóle chodziło. Stanisław Brzozowski, jego idee pojawiały, wspomniany Sorel, Moraczewski i tak dalej. Ja myślę, że to po prostu czasami finał ewolucji Moraczewskiego był zbyt skomplikowany, a wcześniej były te uwarunkowania, o których pani doktor była uprzejma tutaj powiedzieć. Zaś co do upadku kolejnych rządów, na upadku rządu Moraczewskiego mówiliśmy. Ja myślę, że PAD dotyczył troszeczkę czegoś innego, to znaczy narodowcy nie czuli się partią polityczną, nie się czuli sami w sobie sejmem całego narodu. Wszystkich, którzy byli poza, uważali za siły, no jeśli nie antynarodowe, to przynajmniej gdzieś poboczne. Jednocześnie nie mieli poparcia większości obywateli. I stąd ich szamotanina. Prawda? Czuli się uprawnieni, no bo czuli się reprezentantami całego narodu, nominalnie dostali najwięcej głosów, a nie mogli rządzić na stałe, prawda? Z kolei ich przeciwnicy byli politycznie za słabi, żeby zdławić tendencję. Uczynił to dopiero Piłsudski, jeśli o coś chodziło w zamachu majowym, to z całą pewnością o złamanie kręgosłupa polskiej prawicy. To się udało Piłsudczykom, nigdy już narodowcy nie stali się tym, czym byli w latach
przed zamachem majowym. Więc nie sądzę, żebyśmy znaleźli tu jakąś jedną uniwersalną przyczynę, upadek rządów ludowych, a upadek rządu Paderewskiego czy kolejnych gabinetów były spowodowane zupełnie inną logiką, zupełnie innym zbiorem wydarzeń. Dziękuję. Ja tylko pozwolę sobie na to pierwsze pytanie krótko, bo w sumie ja też je na początku tak zasygnalizowałem, więc od nieobecności Moraczewskiego w przestrzeni popularnej, w świadomości i tak dalej. No tu są dwie problemy, to są te problemy, które tutaj Państwo zasygnalizowali. To jest spadek po PRL-u. PRL nie miał żadnego interesu, żeby promować działaczy PPS-u, mówiąc już ogólnie. I tutaj podam Państwu tylko taką anegdotę. To nie jest przykład z Moraczewskim, ale znam tą historię bardzo dobrze, dzięki profesorowi Fliszkę. Historia z pamiętnikami Daszyńskiego. Otóż one ukazały się w roku 1957 na fali październikowej odwilży. Po czym Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zastanowił się głęboko i pomyślał, jaki myśmy zrobili błąd, że myśmy wydali te pamiętniki, należy je schować, w ogóle coś z nimi zrobić. No i faktycznie decyzją książki prasy, która wydała wtedy te pamiętniki, one miały ograniczony charakter, 5 tysięcy nakładu, tylko do ograniczonego wąskiego kręgu partyjnych historyków, a mieli straszny problem, no bo już one ukazały się, nie przemilili ich, ale ukrywali w zasadzie. To jest najlepszy przykład, jak traktowano tradycję PPS-u. A Moraczewski tutaj był też niewygodny, no bo jeżeli człowiek, który dostaje virtuti militari za wojnę 20 roku, no trudno go o nim opowiadać w PRL-u. Jeżeli chodzi o lata 90, czy w ogóle o okres III Rzeczpospolitej, no to tu jest z kolei to, co mówiła pani doktor. PPS padł ofiarą słowa socjalizm. Socjalizm kojarzył się z komunizmem, z PRL-em, więc w latach 90. PPS był na indeksie. I na indeksie oczywiście znalazł się również taki nietypowy, bo ja się zgadzam z panem profesorem Fedorykiem, taki nietypowy socjalista jak Moraczewski. Zresztą podzielił los Wojciechowskiego, on też jest nietypowy. I oni wszyscy wylądowali na jakimś takim szarym marginesie. I dopiero teraz wydobywamy te postaci. To też nie jest, szanowni państwo, zaskakujące, że na przykład teraz sukcesywnie ukazują się dopiero pamiętniki, wspomnienia czołowych działaczy PPS-u. Wojciechowskiego, Daszyńskiego, Moraczewskiego. Ukaże się, tu sprzedam państwu nowość, ukaże się niedługo wspomnienia Adama Pragiera. No, dopiero teraz, bo to jest właśnie to, że w latach 90. socjalizm nam się kojarzył z Polską Ludową. Nie pamiętaliśmy, że hasło Polski Ludowej zgłaszali socjaliści, a nie komuniści w II Rzeczpospolitej, więc to jest to, że dopiero teraz odrabiamy te zaległości. I Moraczewski jest tego jednym z najlepszych przykładów. Zanim kolejny głos, to jeszcze tylko pytanie. Odrabiają tą lekcję historycy, wydawnictwa, badacze. Sądzą państwo, że w dzisiejszej sytuacji jest szansa, żeby tego typu postaci wróciły no, do należnego im miejsca w historii? Panie doktorze. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo trudne. Ja mam świadomość. Ale czy przypadkiem nie jest tak, że oczywiście fantastycznie, że dzieją się tego typu inicjatywy i ta cała paleta fantastycznych postaci z tamtej epoki nam się poszerza i to nie jest już ta jedna piątka, tych pięć palców w jednej ręce, ale z drugiej strony, czy ciągle to, co było charakterystyczne dla lat 90., to skojarzenie socjalizm, nie będzie ciągle przeszkadzało w zajęciu właściwego miejsca, w odbiorze, w recepcji takich postaci związanych z całym tym szerokim nurtem. Mnie wydaje się, że już ten czas już minął. Że minął. Tak. Wydaje mi się, że tak. Jest pani doktor optymistką. Dobrze, tak. Bardzo proszę. Trochę optymizmu zawsze się przyda. Dzień dobry, Robert Tylka. Ja jestem tylko z zamiłowania historykiem, a z wykształcenia psychologiem i tu jak gdyby chciałbym panią doktor wspomóc może w takiej próbie postawienia hipotezy, że może to tak zwane przywództwo było tym, co zauroczyło właśnie Moraczewskiego u Piłsudskiego, tak?
I możliwe, że to, co dzisiaj opisują różni magowie od zarządzania, prawda, ten leadership taki sławetny, tylko taki polityczno-narodowy, to może miał znaczenie i dlatego też nigdy nie przeszli na ty, bo był postacią właśnie dla niego jakoś taką istotną i może z tego względu nie miał tej śmiałości, no bo jako sąsiad to podziwiam, powiem szczerze. Natomiast chciałbym zapytać, bo mamy tu bardzo poważną dyskusję, taką ładną uniwersytecką, ja się cieszę jako pracownik uniwersytetu, ale chciałem zapytać też, czy coś z tej młodości pracy inżynierskiej tak od strony czysto ludzkiej, takiej anegdotyczno-życiowej można by było powiedzieć, jeżeli są jakieś takie zdarzenia, które można upublicznić lub zostały tam upublicznione, to bym prosił tak może dla zamknięcia dyskusji z uśmiechem. Dziękuję. Nie w pierwszym tomie, ale w drugim tomie Moraczewski wybiera się z żoną na wycieczkę rowerową. Wtedy to nie był rower, tylko welocyped. I spotyka ich niemiła przygoda podczas takiej podróży. Psuje się rower i niestety muszą wracać do domu pociągiem. Straszna sprawa, bo musieli uciekać przed stadem rozjuszonych zwierząt różnej rasy. I to jest taka historia, która mi się w tej chwili przypomniała. Jeżeli chodzi o pierwszą część, znajdziemy tam opisy takiego lwowskiego folkloru i takich postaci charakterystycznych dla życia miejskiego. To rzeczywiście tak. Czy coś jeszcze? Ja myślę, że to będzie zadanie dla Państwa, żeby zagłębić się w ten opis Lwowa końca XIX wieku i wyłowić smaczki pisane przez bystrego, rzetelnego obserwatora, jakim niewątpliwie był Moraczewski, bo trzeba było, to Państwo wszyscy podkreślali, człowiek, który świetnie pisze. To się naprawdę czyta. Bardzo proszę. Ja bym tylko dodał jedną ciekawostkę, związaną z Moraczewskim jako osobą, ale z okresem, który w największym stopniu pozwolił przejść do historii. Mało kto pamięta, proszę Państwa, że Polska między listopadem roku 18 a styczniem roku 19 nazywała się Republika Polska, a orzeł nie miał korony. To jest też odpowiedzią na pytanie, dlaczego będzie trudno reaktywować pamięć historyczną o Moraczewskim. Z tym orłem bywało różnie, ponieważ w tym czasie było tak wiele wizerunków orła, że trudno powiedzieć, który był rzeczywiście. Ale na prowincji wyglądało to zupełnie inaczej, zupełnie inny był orzeł wielkopolski. Tak, dobrze. Ja tylko chciałem jeszcze, bo z kwestii psychologicznej słówko tylko. To też jest niczym nie poparte, moją tylko po prostu taką supozycją, ale musiało robić wrażenie na ówczesnych działaczach PPS-u człowiek, wracając do Piłsudskiego, który robi tyle niesamowitych wolt, mówi rzeczy zgoła fantastyczne, a potem mu to wszystko wychodzi. I za którymś razem oni po prostu, no faktycznie facet, no, czaruje. No tak, bo to jest polityk, który czaruje, udaje mu się, prawda? I jest jedynym w zasadzie w polskiej historii politykiem, który te wszystkie batalie jakoś tam wygrywa. Jest jakby, i dlatego później już to nie był polityk, który nie popełniał błędów, popełniał to znaczne. I tylko, że już potem my o tym nie pamiętamy, tylko pamiętamy człowieka, który jest czempionem roku 18, zwycięskim wodzem z 20. Niektórzy mówią, to oczywiście jest nieprawda, bo to jest, no, że przewidział zakończenie I wojny światowej, prawda, ale o tym się mówi. No facet, który po prostu zawsze w ruletkę wyciąga dziesiątkę, tak, czy tam zero. I dlatego potem ta legenda Piłsudskiego się zbudowała i konia z rzędem, że on jest nie podważenia. To jest autentyczny mit, który nikt nie ukonstytuował, a jest tak twardy, że ja się nie dziwię, w tym sensie nie dziwię się ani Moraczewskiemu, ani jemu potomnych, że oni Piłsudskiego po prostu w jakimś sensie uwielbiali. Bardzo serdecznie podziękować naszym gościom.
pani doktor Ilonie Florczak za żmudny trud przygotowania wspomnień Moraczewskiego do druku, bo to jest ogromna praca, nie zawsze widoczna, a ogromna. Naszym gościom za udział w tej fascynującej rozmowie. I wobec tego cóż, po pierwsze czekamy na kolejne tomy. Ten, domyślam się, jak ciepłe bułeczki, zacznie się rozchodzić, a pojawią się kolejne i mamy nadzieję na jakąś kolejną interesującą dyskusję, bo wprawdzie stulecie niepodległości obeszliśmy, ale to nie jest tak, że teraz przez 100 lat już na ten temat rozmawiać nie będziemy. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy Państwa do księgarni, gdzie...